O mój Jezu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie przywołują. Zawsze z nimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. A zwłaszcza sobie przyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. I daj Jezu ukochany, od patryjarchu czekany, od proroku odłożony, od narodu uprawniony, od proroku ogłoszony, od narodu uprawniony. I tak dzieci, dzieciątko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. Co się narodzi tej nocy, gdy nas bywa starta mocy? Co się narodzi tej nocy, gdyś nas bywa starta mocy? Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony, raz Ojca przed wieki wieki, a teraz Matki Człowieka, raz Ojca przed wieku wieki, a teraz Matki Człowieka. Narodzenie Pana Jezusa, wielka radość ogarnęła serce Maryi, ale ta radość była poprzedzona zmartwieniem, nawet rozczarowaniem, gdyż nie było dla nich miejsca, aby Syn Boży wyszedł godnie na świat. Pewnie Maryja zastanawiała się, czy ludzkość dowie się o tym wielkim cudzie. Czy rozpoznają jej Synu Mesjasza, Zbawiciela. Czy Bóg oznajmi to wszystkim? Czy wszystkie serca są oświecone? Czy ludzkość, świat czeka? Czeka na tego, który ma ich poprowadzić. Czeka na tego, który będzie wlewał im siłę, nową nadzieję. A tutaj zwątpienia. Pukanie do jednych drzwi, do drugich. Brakuje chleba, brakuje wody. Znajdzie się miejsce jeszcze raz. Kiedy wreszcie usłyszała pierwsze kwilenie nowonarodzonego, były tylko zwierzęta, istoty nierozumne. Nie było pieluszek, nie było odzienia. Obawa, czy dziecko wystarczająco będzie ogrzane, czy będzie zdrowe, czy
przeżyje. Ale jednocześnie wielka radość, bo nadszedł ten moment. Niezależnie od tego, jakie jest nastawienie ludzkie, czy człowiek zaakceptuje, czy człowiek uwierzy, Mesjasz już się narodził. Bóg zaczął działać. Bóg wszedł do swojej własności, przyszedł do człowieka. Może nie zawsze zaproszony, ale przychodzi. Ile jest dzisiaj lęków i obaw matek, kiedy mają porodzić swoje potomstwo, kiedy ma przyjść na świat dziecko. Niektóre temu nie potrafią sprostać. Przerażenie jest zbyt wielkie. Strach zagląda w oczy. Czy podoła? Czy jest kochane? Czy potrafią obdarzyć je miłością? I niestety, bardzo często bywa tak, że to dziecko nawet nie przeżyje. Niektóre nie zobaczy nawet światła dnia codziennego. Wiele dzieci nie zobaczy tego świata, które Bóg daje człowiekowi. Blasku słońca, piękna przyrody, śpiewu ptaków. Dziecko, które nie zawsze już więcej nie usłyszy głosu swojej matki, swojego ojca. Dziecko, które nigdy nie wypowie słowa mamo, tato. Wiele serc jest przerażonych, ale również wiele jest gotowych, wiele jest otwartych. Mimo że czasami werdykt ludzki mówi, podsuwa, zachęca, dziecko jest chore, dziecko może się urodzić niepełnosprawne, możesz przytracić to zdrowiem lub życiem. A jednak łaska Ducha Świętego daje dzisiaj moc i siłę dla wielu matek, które przyjmują, dają szansę swojemu dziecku, bo przecież było upragnione, od poczęcia było pokochane. To jest poświęcenia matki, aby dziecko czuło się dobrze, było bezpieczne. Ile nocy spędzonych nad kołyską, ile ofiary, trudu, wyrzeczenia się swoich ideałów, planów. Zamiast w kinie, w teatrze, zamiast na wczasach, niejedna matka stoi przy kołysce, przy swoim dziecku. Bo kocha, bo wie, że to jest największy dar, jaki otrzymała najwyższego. Drogaś Mario, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, wyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, codziennego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuść nam naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Na Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Święci naszej, Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.